Czerwony baron, czołgi, samochody, a na deser tort. W świdnickim klubie Bolko w minioną sobotę zagościł miniaturowy świat. Impreza organizowana jest pod tą nazwą po raz pierwszy. Wcześniej miała nieco inną formułę, odbywała się co rok. Postanowiliśmy teraz przygotowywać się nieco lepiej, nieco bardziej okazale. Stąd co dwa lata teraz będziemy organizować nasze biennale. Setki modeli przygotowanych zarówno przez profesjonalistów, jak i amatorów czy pasjonatów oglądały dziesiątki świdniczan i mieszkańców okolicznych miejscowości. Na to wydarzenie przyjechali goście z Czech, Słowacji, Francji i Niemiec oraz z wielu zakątków Polski. Zobaczyć Państwo możecie bardzo dużo, ogromnie pięknie wbudowanych modeli redukcyjnych. Myślę, że kamera naszej telewizji jakoś sprytnie to ujmie. Dominują modele redukcyjne, lotnicze, broń pancerna. Wszystko związane oczywiście z historią, a przede wszystkim to, co chcemy pokazać też wszystkim, to próbujemy też pokazać młodym ludziom i zaproponować budowę modelu Czerwonego Barona, czyli słynnej konstrukcji DR1 ze stajni Fokera. Wśród miniatur związanych z lotnictwem, wojną czy po prostu z mechaniką, nasze zainteresowanie wzbudziło stoisko równie niezwykłej artystki. Tworzy ona miniaturowe pomieszczenia z wyposażeniem, czy na przykład mini torciki. Pewnie się z tym urodziłam, to jest coś, co zawsze lubiłam robić, bawiłam się takimi zabawkami, kiedy byłam dzieckiem, no i dalej się bawię. Co by Pani poradziła osobom, które chciałyby robić to w przyszłości, to co Pani? Żeby zacząć robić. Po prostu nie siedzieć i nie myśleć o czymś, tylko usiąść i zrobić. I wtedy człowiek odkrywa nagle sam zupełnie z zaskoczenia, ile potrafi zrobić, jakie fajne rzeczy można zrobić samemu z niczego. Z czego są wykonane te przedmioty? Zależy które. Meble z drewna i z metalu, masa rzeczy jest ze szkła i z porcelany, no a jedzenie i kwiaty to jest masa polimerowa Fimo do wypiekania w piekarniku. Jak mówią sami artyści, do tego fachu potrzebna jest ogromna cierpliwość, kreatywność, a także precyzja. Co jednak najważniejsze, sokoli wzrok. Podkreślają oni jednak także, że jeśli ma się do czegoś zamiłowanie, każdą przeszkodę da się ominąć. Poza wystawą goście mogli wziąć udział w warsztatach, wspólnym modelowaniu lub podziwianiu specjalnej wystawy fotograficznej.